Cześć, witam Was moi kochani w nowym vlogu. W kolejce. O, proszę bardzo. Jedne zestawy chyba. Koleje? Dzisiaj? Nie. No, vlog masku, jedne zestawy. Tak będzie. To już potem już vlog masków nie ma. Ale... Jezu, jest gniazdko. Pod Twoimi nogami wszystko jest. Można się doładować, także super. My dzisiaj mamy plan jechania do Sopotu, z tym, że jest zimno. Jest dobra minusówka, ja mam 300 rzeczy, jakieś mam, już maskę mam, wiecie, że już trzeba, nie? W kolejce, ale mam jakieś termiczne, nietermiczne cuda na kiju, więc będziemy działać. Zapraszam na oglądanie vloga. Pustki, nie? Zobaczcie. Tak pusto to tu nie było. Ale niedziela. Daleko jeszcze? Nie, co się dzieje? No, tak patrzę. Ludziska idą. Nie jest troszkę. Czyli kurort i z kurort, nawet zimą. Fajneczki. Ten chwileczkę, panie Mikołaj. Takie wieczne lampki właściwie, nie? No. No więc ośnieżony Sopot robi wrażenie. Nie mniej. Jęfelki, jelonki, sojenki są i teraz dopiero. A tam zobaczcie, co się dzieje, dzikie tłumy. No i dobrze, dobrze. Mamy to, krzywy domek, niezawalony turystycznie. Sugerować, ale lek na całe zło. Wiśniewski. Wieczorem wam też pokażemy.
Ale wejherowie, umówmy się. No, większe. Ale tu jeździ kolejka w koło. Zaraz będziemy patrzeć. Weźmiesz, a ja sobie jeszcze jaka zrobię. Trzeba tą kolejkę. Tam trochę Sheratonu. Znaczy dom zdrojowy, przepraszam. Z tyłu jest Sheraton. Taki zgiełk w Sopocie. Szaleństwo. O, wiśnia. Co ty tutaj robisz? Wiśniewska. A tu jest wszystko dobre na wszystko zło. Dobre na wszystkie zło. Na całe zło. Tak. A tu jest dobre na wszystko, a tam jest lek na wszystkie. Ja. Śniegiem pospane i wkraczamy zaraz na molo. Niby minus 3, ale wcale tak jakoś dramy nie ma. Nie, nie ma tego. Nie. Także sobie wolno bierzemy. Zobaczcie, mamy nawet jarmark przy molo. A tam wielkie lodowisko widzę, dobra. Najpierw zobaczymy, co się dzieje. Dobrze. Tak, i na to coś, co pachniało pysznie też, jeszcze przyjdzie. Grzane wino. Czyli wiadomo, co w Sopocie idzie najbardziej. Grzaniec. Co prawda pachnie mi niechcący jakąś kiełbaską, ale słuchajcie, tam zobaczymy. Lodowisko. No, zobaczcie, jak pięknie, jakie wow, wielkie. Szczerze powiem, wow. Masakra, nie? No, ale pięknie. No. No i zobaczcie, jak mam pięknie. Słońce, morze i molo. I leci. Idziemy w kółko. Proszę bardzo. Jesteśmy ciepło ubrane. A my mamy tup. Fajnie popatrzeć na ludzi. Marinie, ale i tak ładnie, zimowo. A słońce małe.
Tak, sopocki przytup mamy. Idziemy, słuchajcie, znaleźć chociaż coś na kawę, bo obiadu to mi się chyba nie chce. Przekąskę jakąś, bo obiady to mamy taką jedną knajpę, więc sorry. Taka dobra jest. To będziemy na bułce i chlebie. Trudno. No. A tam jest morze. No. Nie, no najwyżej pójdziemy na jakieś proste rzeczy. Wtargniemy do Karoliny i powiemy oddawaj talerza. Oddawaj tą czekę. No. Tak będzie. Znajdziemy jakąś knajpeczkę, znaleźć knajpunię. W ogóle to mało widać, jak tak dużo ludzi, a teraz jest mało, jest fajnie. No i co? Widoki na plaży. Piękna. O, klify. Śnieżna plaża. Prawie zachód słońca. No dobra, słuchajcie. Znalazłyśmy jakąś knajpę. No tak, że oczywiście. White Merlin. No pójdźmy w sumie wszyscy do stajenki. W końcu pracowałam w telewizji, mogę wejść. Really? No jak ślicznie. O Jezu, to jest pełno ludzi. Idziemy zobaczyć. Wygląda ładnie. Jak są światełki. Tak? To w pionie jest. No generalnie przepraszamy, że was targamy tak po wszystkich możliwych. Niby już prawie miejscowo, ale ciągle robimy. Ojoj. No i bardzo dobrze. Zachwyt nad wszystkim ujmuje lat, a dodaje energii. Proszę, White Merlin. A tu molo. Jeszcze nie jest tak ciemno. Czemu nie jest tak ciemno, ja się pytam. Powinno być ciemniej. I mi się lampy pomyliły. No zobaczcie. Wcale nie jest ciemno. O. Interwencja. Ale to nie pytajcie. Idziemy, ktoś parkuje. Ja mówię, no oni tak tu na dziko parkują. To tylko dla miejscowych znają. Wychodzimy z knajpy. Interwencja. Statków bardzo dużo. Widać ładnie. O. I takie większe fale są. Idę obejrzeć fale. Biała plaża. Nawet jakiegoś wiatru wybitnego nie ma, słuchajcie. Jestem we szoku. Tak wam ciągle pokazuję widoki.
Mnie nie widać. Słychać. Czy w ogóle dobrze, że słychać, bo zza tego szalika. Mamy to. Morze. Bardzo dobrze. Jakieś tam wylewy, idziemy pofilmować falę. No, jesteśmy bliżej morza. No chyba zamarzają, wywuje trochę. Ojdź. Wracamy na molo, kiedy będą światełki. Już się trochę zjadły. Mi się zjadło. Trochę. Ui. No tak, światełki są piękne. Jak są? Kiedy są? Wiedzali, że są. I molo oświetlona tutaj jeżdżą. Na lodowisko, a tu molko. Pięknie. To jest atmosfera świąt. To jest atmosfera świąt. Kropka. O, proszę bardzo. No, teraz macie noc we w Sopocie. Matko, matko. No właśnie. Dorota. Ciemne morze. I czyż nie jest uroczo i romantycznie? A zalisz jest. Sobie z wami. Trochę zimno w ręce, ale czego się dla was nie robi. No ten kościół wygląda rewelacyjnie w tym kolorze. Znaczy, to jest kolor.
No i co, wracamy. Kościół już jest. I oczywiście zza kościoła wyłania się kolejny chochoł do zaliczenia, jakkolwiek to nie zabrzmi. Czyli choinka. No i co, klasyka gatunku. Sopocki dworzec. Było, nie było. Thank you.